Czy w takim razie kwestie kłopotów z podażą już stricte mieszkań na rynku to jest coś, czego klienci mogą się spodziewać w najbliższym czasie? Rzeczywiście zaczyna powoli brakować podaży. Zaczyna jej brakować w relacji do tego dość wysokiego, bardzo rozpędzonego popytu. Właściwie nadzieją uczestników rynku może być to, że spadająca podaż spotka się ze spadającym popytem i w sumie ta relacja pomiędzy popytem i podażą będzie nadal zbliżona. Takie rozwiązanie można by nazwać scenariuszem optymistycznym. Ono by wprawdzie oznaczało, że wolumen transakcji spada rok do roku, ale relacja popytu i podaży nie jest niebezpiecznie rozbieżna. Nie mamy sytuacji gwałtownego wzrostu mieszkań oczekujących na klientów.